Cześć. Cześć. Dzisiaj przedświątecznie upieczemy babeczki wielkanocne, takie w kształcie jajeczek, bardzo śmietankowe i waniliowe, przepyszne w smaku. Dzieciom bardzo smakują. Potem damy dzieciom te babeczki do ozdobienia. Mamy nadzieję, że sprawi im to wiele radości i że będzie to fajna ozdoba na świąteczny stół i też naprawdę pyszny przysmak. Zaczynamy. Na początku pierwsza zasada jest taka, że produkty powinny być w temperaturze pokojowej. Wtedy masa nie powinna nam się zważyć. Na początku dodaję 130 g masła. Wrzucam do miksera i będę miksować na puszystą, białą masę. Na razie ta masa już nam pojaśniała, lekko się napuszyła. Teraz dodam cukier, pół szklanki cukru i dodaję, ponieważ nie mam esencji waniliowej, dodaję mój domowy cukier z prawdziwą wanilią, dwie łyżeczki. Mogę ci podać. I miksuję dalej, jeszcze na pewno parę minut. Masa jest już jasna. Teraz dodam do niej, miksując nadal, po jednym jajku. Na tym etapie, kiedy mamy zmiksowane masło, cukier i jajka, kończymy już pracę z mikserem i teraz przekładam tą masę do miski. Teraz do tej zmiksowanej masy, w której już mamy masło, cukier i jajka, dodałam 3/4 szklanki mąki, 1,5 łyżeczki proszku do pieszczenia i 2-3 łyżki mleka. I teraz już mieszam ręcznie szpatułką masę. Taką gotową masą teraz nadziewam przygotowane foremki, wysmarowane masłem, wysypane mąką. Oczywiście można nabierać łyżką, nie trzeba tego sprytnego urządzonka. Tak, ale to urządzonko jest bardzo wygodniejsze. Ułatwia, tak. Tak do 2/3, tak? Bo to no, tak, troszeczkę tak, podrośnie jeszcze. Albo 3/4. 3/4. Zobaczymy, ile podrośnie. Mamy już upieczone babeczki. A to jest ta babeczka? Piekły się 15 minut w temperaturze 190 stopni. Te będziemy zaraz próbować. Są to jajeczka w tych wafelkach. I wafelki się nie przypiekły, na szczęście. Przetrwały ładnie. A tutaj są te jajeczka z takimi wzorkami na wierzchu, które nasze dzieci będą jeszcze ozdabiać. No to zapraszam. My też może potem poozdabiamy. Na razie bym spróbować. Jestem bardzo ciekawa. Daj mi! Leci. Ja już się zjadłam. Fajne waniliowe. Mocno czuć wanilię, są takie delikatne, puchiste, ale i wilgotne, znacznie wilgotniejsze niż biszko. Fajny efekt daje skorupka. Taki chrupiący. I taki, ona jest taka przypieczona mocniej niż całe ciasto, bo ciasto jest takie delikatne. A ta skorupka jest taka chrupiąca i no, smakuje takim przypieczonym smakiem. I to jest ciekawe połączenie. Warto było zrobić taki eksperyment. No patrz. Pokaż, Lucja. Pokaż tam do kamery. Pokaż. Smakuje? Smakuje? Potwierdzone. To już wiecie. To wszystkim to już smakuje. Wiecie, że jest dobre. I to tyle na dziś. Żegnamy się z Wami. To jest nasz ostatni odcinek przed świętami, więc życzymy Wam radosnych świąt. Wielkiej nocy.
wszystkiego smacznego. Oczywiście. Do zobaczenia. Cześć. Hej, pa. No to już. Działacie. No, ja tutaj pierwszy raz filmik kręcę z Emilką, pierwszy raz. Ja. No ja też pierwszy. Pierwszy, Emilka też pierwszy. No, Emilka też pierwszy. Nie wiem, czy to już mówiłem. No nie. Ale doceniam tutaj wszystko. Bo wszystko jest słodkie i smaczne. A fajne jest takie wspólne gotowanie? No, fajne jest takie super gotowanie. Lubię też tak, no, ozdabiać. No, trzeba tak, no, gotować z sercem, z życiem. Trzeba gotować to, co się chce. No i może nawet rozdawiać? A który był twój pierwszy? Pierwszy był ten. Nie, właśnie. Mój pierwszy był ten. Ten ma przestawiać takiego ananasa bez kolców. No, może też przestawiać takiego granata. No, a teraz opowiedz o swoim drugim. Mój drugi to był ten. To opowiedz o swoim drugim. To jest taka choinka z pompką i gwiazdką. Nie smakuje tylko jak chlebek. Chlebek w takim, no nie wiadomo jak smak, słodki polewie. A kuje mi? Dla mnie taki tort polewie. To pyszny taki chlebek. Pyszny jest. Muffinki bez nadzienia. Bez niczego. Jeszcze z taką truskawkowo, a więcej bananowo, tak owocowa polewa z tą milutszą posypką. A dla mnie jak babeczki mojej babci. Pamiętajcie, bycie łasuchem jest dobre, ale trzeba też kondycję mieć. Ja akurat tego kondycji za dobrej nie mam, odkąd zacząłem być łasuchem. Pa, pa. I żegnam w kolejnym odcinku bajecznych smaków. Pa, pa.